Dobra, słuchajcie, oczywiście musiałam władować się w korki, ale jestem już na dworcu, jak zresztą słychać, i lecę po book reviews. To specjalnie jej podpisałam butelkę. Nie będzie tego widać. Skażone. Skażone. Specjalnie na potrzeby tego projektu muszę spiłować moje piękne paznokcie. Ja nie powiem, co robię specjalnie na potrzeby tego projektu. Cieniem do oczu nowym robię napis. To straszne. Serii fryzjer płakał, jak obcinał. Nigdy nie przypuszczałam, że zobaczę siebie w pomarańczu, ale... W dodatku należy do obozu Herosu. Tak, nie polecam nagrywania z dyktatorem, który musi mieć wszystko w kancik wyprasowane, mimo że tutaj nie ma nawet miejsca na rozłożenie prasowalisty i teraz w łazience, no nie wiem, teraz jak będziesz chciała sikać, to tylko przez balkon, bo nawet w łazience nie ma. Tak, jedyne miejsce, gdzie nie ma żadnych przeszkód, to jest miejsce, w którym nagrywamy, bo tutaj żadnych przeszkód być nie może. Oto cały sekret, jak żywią się ludzie zapracowani na planie. Trzeba rzucać w siebie dużo cukrów, takich tam, żeby przeżyć, bo na samej kawie jechać nie można. Czego sobie życzysz? Jestem najprzystojniejszym Arabem na świecie, więc tego już mi nie potrzeba. Ale ten twój harem trochę brzydki. No widzę. Chcę pieniędzy i pięknych kobiet. Ja chcę wysadzić całą Polskę! Więc nasz pierwszy dzień nagrań, który miał być dniem jedynym, właśnie się zakończył. Miałyśmy troszeczkę inaczej w planie to wszystko rozegrać, no dobrze, ale... Bo powiem wam szczerze, że... to tak, nie no dobra, bo ja miałam być hobbitem, ale trochę nie wyszło, więc go nie zobaczycie. Zobacz, jaki piękny hobbit. Prawda, czekajcie, najlepsze są moje stopy, pokaż na moje stopy, o, to są buchate, już siwieje u stóp, tak, siwieje, mam siwe stopy, więc w ogóle największy dramat przeżyłyśmy z Gatsby, bo miały być lata 20. Tak. I zobaczyłyśmy nagrania i stwierdziłam, wyglądamy jak takie lochy, nie możemy tego puścić, więc no, w ogóle jesteśmy prawda. Grube. Ale za to korzystamy, ciekawe dlaczego. Tak, za to korzystamy z szampana, który był do Gatsby'ego. Tak, i jutro jeszcze dogramy dwie scenki. I będzie wszystko, i będzie, i tak będzie świetnie, i tak będzie zarobiście, także no... Mam taką nadzieję, bo jak mnie to nagrywam raz jeszcze, przyjadę i raz jeszcze wszystko po kolei, bo rzęsa ci się skleiła. Wtedy bym cię chyba po prostu zrobiła, nie wpuściłabym cię tutaj więcej. Nie wpuściłabym cię tutaj więcej, zmieniłabym teamy i tak dalej. Więc my już odpoczywamy na całe szczęście, zaraz będziemy ogarniać ten cały syf. I mamy nadzieję, że jednak mimo wszystko efekty naszej pracy ciężkiej wam się spodobają. Nie mogę nadziwić o tej peruce. Bo ja nie wiem, jak ona ma iść. To jest peruka. Bo to jest Edward. To jest peruka Edwarda, tak. I ja nie wiem, jak on idzie. Więc jest taki trochę Elvis z niego, z tego mojego no, hobbita. Trochę tak. Hobbit w stylu Edzia. No. Dobrze. Więc tak, jeszcze na jakieś dobitki widzimy się jutro, a teraz już sobie troszkę chilluję. Więc to było ciężkie półtora dnia. Dużo było roboty, sporo było też śmiechu, sporo było
niedociągnięć, które musiałyśmy na biega robić. Ale mam nadzieję, że filmik mimo wszystko, który powstał u Anity, wam się spodobał. Myślę, że kilka jeszcze filmików różnych razem nagramy, takich właśnie kostiumowo-komediowych. I że będziecie chcieli je dalej oglądać. A ja zakończę na ten moment tego vloga, bo zaraz znowu będą mi wiercić. Także do zobaczenia po prostu w kolejnych filmikach na moim kanale. Jak chcecie więcej vlogów, to też koniecznie zostawcie kciuka w górę, bo w sumie podoba mi się robienie vlogów, ale nie wiem, na ile chcielibyście je oglądać. A ja się z wami żegnam i wracam do życia, a przynajmniej spróbuję. A jeżeli obejrzeliście ten filmik do końca, to wstawcie w komentarzu tę emotkę.